Zawsze wierzyłem, że jeden człowiek może zmienić świat. Kawałek po kawałku. I po co ta skromność? Panie Gorze, Stefan mówił, że jest pan zawodowcem. Wyciąg z kartoteki. No? Trochę ruszymy powietrze, nudne, cholera. No. Trzymaj. Strzelasz pierwszy. Do swoich? Nie masz z nimi nic wspólnego. Niech żyje Polska! Koniec wszystkiego. Kochanie, damy sobie z tym wszystkim radę. Ale przecież ja nie pojadę w wyścigu, cholera jasna! Radek, czy ty niczego nie rozumiesz? Tak, rozumiem. Rozumiem, że to jest koniec marzeń o pucharze, bo to była moja ostatnia szansa. Ja i tak ledwo dościgam tych młodzików. To wszystko? Mhm. No ale po cholerę ja w takim razie wykonałem tyle roboty. No po cholerę, nie wiem. Dzień dobry. Witam, proszę bardzo. Dziękuję bardzo, że znalazł pan na mnie chwilę. Czegoś pan napije? Dziękuję, trochę się śpieszę. Co to za ważna sprawa? No dobrze, to do rzeczy. Ja zdał pan jest, prawda? Pan młodziutki jeszcze. Ostatnio dziwnie dużo ludzi mi to mówi. No nie jest dziwne, nie jest dziwne. Taka gwiazda. Temperatury. Oj, moja droga, te łydki takie grube. Oj. No i tam się robi drugi podbródek. Próbuję temu przeciwdziałać, udając się w nocy na przechadzkę. Oto dzieje się tak, że ja bez przerwy jestem wzburzony. Ty się śmiejesz, ale on się nie śmieje. Krew się lała. Krew się lała. Krew się lała. No porobił sobie korytarzyki i ma cały labirynt z tych korytarzyków i on tam w nich pełza. I raz, i proszę gramy. Krew się lała, krew się lała.